Druhny i druhowie, witam na naszym ognisku Świętuch, próba generalna. O rozpalenie ogniska proszę druhnę Dorotę Chyczewską, komendantkę chówca ZHP Starachowice i druhnę Małgorzatę Ślaską, reprezentującą komendę chorągwi w Kielcach. Ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterskich strzesza czas. O rycerstwie spod kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. Druhny i druhowie, rajd idzie. Rajd poszedł, rajd wędruje w całej Polsce. Ponad 100 osób wędruje. I wszyscy starają się o to, żeby pokonać co najmniej 40 kilometrów. Nie sposób wyobrazić sobie naszego chówca w czerwcu bez rajdu. Dla nas rajd to najważniejsza impreza w naszym roku harcerskim. Dlatego harcerze po prostu poszli. Każdy poszedł sam bądź w małej grupie po to, żeby poczuć tam rajdową atmosferę już teraz. Wierzymy, że spotkamy się bardzo licznie, może nawet liczniej niż zwykle we wrześniu. A teraz cieszmy się tym, że możemy być tutaj w tym kręgu i poczuć tą rajdową atmosferę. Pierwszą piosenkę, którą chciałam dedykować ja, to jest piosenka Świętucha Czas, a dedykuję ją na ręce komendantki chówca ZHP Starachowice, druhny Doroty Chyczewskiej, ale także dedykuję ją wszystkim tym, którzy rajd organizują, więc komendzie rajdu, komendom tras, dedykuję sponsorom, naszym patronom, wszystkim tym, którzy są miłośnikami harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Świętucha czas. Hej przyjacielu, czemu tak tu siedzi? Już nie rozumiem, koledzy, sąsiedzi, bo chciałbyś iść, wyruszyć gdzieś, tam gdzie przygoda nie kończy się. Wyrusz z nami tam, gdzie płonie ogień, gdzie braterstwo jest i czerwony szlak, miejsce mocy naszej. Za dedykację i serdecznie witam na najdłuższym w historii harcerskim rajdzie świętokrzyskim, który trwa od 4 czerwca do 27 września. Rajd świętokrzyski to wspaniałe spotkania z ludźmi, to klimat niepowtarzalny, ale też i zdrowa rywalizacja, gdzie możemy sprawdzić hart swojego ducha, swoją wiedzę, umiejętności. I wiadomo, bez wsparcia z zewnątrz ten rajd na pewno byłby wspaniały, ale pozbawiony pewnych drobnych kolorków. W związku z tym bardzo serdecznie dziękuję patronom, którzy opieką swoją objęli kolejne trasy. Tutaj wymienię naczelniczkę ZHP
harcmistrz Annę Nowosad, przewodniczącego ZHP harcmistrza Dariusza Supła, świętokrzyskiego kuratora oświaty pana Kazimierza Mądzika, marszałka województwa świętokrzyskiego pana Andrzeja Będkowskiego, pana wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, komendanta wojewódzkiej policji w Kielcach nadinspektora Pawła Dzierżaka, prezydenta miasta Starachowic Marka Materka, starostę starachowickiego Piotra Babickiego. Oczywiście wymienić muszę tutaj też wszystkie dobre duchy, które wspierają nasz Hufiec, czyli komendę chorągwi z harcmistrzem Tomaszem Reimerem na czele, posła Agaty Wojtyszek, Świętokrzyski Park Narodowy z oczywiście z doktorem inżynierem Janem Reklewskim na czele i przedstawicieli lasów państwowych, bo przecież nasze szlaki przez lasy przechodzą i tutaj wymieniać wszystkich leśniczych i nadleśniczych, z którymi współpracujemy, to byłaby jeszcze dłuższa lista. Regionalna Organizacja Turystyczna z prezesem Marcinem Piętakiem. No i oczywiście tegorocznych gospodarzy naszego zlotu, który odbędzie się we wrześniu, czyli pani burmistrz gminy Brody Marzena Bernat, wójt, przepraszam, ale to awansowałam, czego serdecznie życzę, i dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Łukasz Gołda. Każde ognisko powinno przynajmniej mieć gawędę. Nie wiem, czy to będzie gawęda, ale chciałam się podzielić trochę swoimi wspomnieniami z tego harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Słuchajcie, 62 lata, to jest fenomen. Fenomen chyba na skalę Polski, bo to najstarszy rajd harcerski. Słuchajcie, nie wiem, co kiedyś żeśmy się zastanawiali, co powoduje, że ten świętuch jest co roku, że mimo różnych kolei losu, jakie rzucały nami wszystkimi, przez tyle lat co roku ten rajd idzie, że nigdy nie zdarzyło się tak, że nie poszedł. Ja pamiętam ten ciężki czas, kiedy był stan wojenny i gdy zastanawialiśmy się wszyscy, czy dostaniemy zgodę na to, by harcerski rajd świętokrzyski ruszył. Słuchajcie, udało się. Ja do dzisiejszego dnia nie wiem, jak to zrobił, oby wtedy komendant rajdu, harcmistrz Jerzy Muzyka, że ten rajd poszedł. Ale był. Dlatego nie wyobrażam sobie, jak zadziała się ta sytuacja, która się zadziała w tej chwili, że zrobimy rajd tylko online. No jak to? Będziemy chodzić, nie wiem, po mapie, w powietrzu. Można śpiewać online, ale chodzić online. Okej, zrobiliśmy ten kawałek rajdu online i chodzimy po swoich szlakach, we własnych miejscowościach, ale to przecież nie to, bo ten świętuch to jest właśnie ten czas, kiedy masa ludzi czeka na to, żeby co roku spotkać się przy ognisku, na trasach, na swoich trasach, bo przecież mamy ludzi, którzy emocjonalnie są związani z każdą z naszych tras. Ja, będąc kiedyś komendantem rajdu, nigdy nie ośmieliłam się powiedzieć, że któraś trasa jest lepsza albo gorsza. Wszystkie te trasy są jednakowe i każda z nich ma swoje środowisko, które je kocha i uwielbia i które będzie zawsze chodziło na tą, a nie inną trasę. Mamy takich ludzi, którzy chodzą po wszystkich trasach, żeby zobaczyć, jak na nich jest. I te wszystkie trasy są świetne. Popatrzcie, że mamy środowiska, które przez lata te trasy prowadzą, więc coś na tych trasach się dzieje i coś w tych trasach jest magicznego, że oni co roku wracają.
Wracają też po to, żeby usiąść przy takim ognisku na każdej trasie i powiedzieć, słuchaj, nie widzieliśmy się rok, okej, żyjemy, jesteśmy, super. Żal tylko, że no niestety co roku tych, którzy ten rajd tworzyli, ubywa. No taka jest kolej rzeczy. Jeśli jesteśmy wiekowi, to okej, ale też odchodzą młodzi ludzie. Ja tą piosenkę pewnie mam zadedykować, myślałam, że będzie Łukasz, ale go nie ma, ale mimo wszystko zadedykuję gospodarzom tegorocznego zlotu, bo to piękne miejsce i fantastyczni ludzie, którzy bardzo się mocno tworzyli dla nas, jeśli chodzi o organizację tego zlotu. Ale też chciałam ją zadedykować tym wszystkim, którzy odeszli i tworzą tam na górze Niebiański Harcerski Rajd Świętokrzyski. I myślę, że on jest superowy i to jest kolejna trasa, która gdzieś tam na nas czeka i kiedyś wszyscy się na tej trasie niebiańskiej pewnie spotkamy. I myślę, że zrobimy tam najfajniejsze harcerskie ognisko. A piosenkę chciałabym, żebyśmy zaśpiewali piosenkę, którą bardzo lubię, której, muszę powiedzieć, nauczyłam się od Kubusiów. To jest drużyna, która organizuje czwartą trasę. To są moi przyjaciele. Życzę wam wszystkim, żebyście mieli tak wspaniałych przyjaciół, jakich ja mam. I dla tych wszystkich przyjaciół jest ta piosenka. Na ręce Tomasza. Na ręce, tak, komendanta z lotu, przewodnika Tomasza. Moi przyjaciele, moi przyjaciele, bądźcie zawsze ze mną. Moi przyjaciele, moi przyjaciele, tłumaczyć, że bez was mnie nie ma. Przytulam do was swoją miłość i wdzięczność. Przewodnik Tomasz Paluch, ja jestem komendantem z lotu 62. Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego. Zlot miałby się odbyć w sumie dokładnie dzisiaj, no ale niestety z powodu panującej sytuacji zlot odbędzie się dopiero we wrześniu. Obiecuję, że zlot będzie, żeby wam wynagrodzić, będzie taki, którego nigdy nie zapomnicie. O ile się oczywiście odbędzie. Bądź ostrożny. Gdzie minus 10, gdzie robicie? No, jeśli pogoda oczywiście będzie. Z uchom nie będzie gorąco. Nie będą na słońcu. No właśnie, nie będzie żadnych problemów, że ktoś się przegrzał czy coś w tym stylu. Ale mogę wam naprawdę pytać, że będzie na to, jak nam pozwoli sytuacja, naprawdę będzie super. Jesteśmy cały czas w kontakcie właśnie z panem Łukaszem Gołdą, z gospodarzem tego, z jednym z gospodarzy terenu w Brodach. Naprawdę miejsce jest fantastyczne nad zalewem, no ale żeby się przekonać, to musicie na zlot i na cały rajd przyjechać we wrześniu, na co was, do czego was gorąco zachęcam. Komendant trasy drugiej w ciemno, ksiądz harcmistrz Jarosław Kuśmierczyk, przy okazji też oboźny z lotu, jak już kiedyś to tak było, nie wiem, podobno dożywotnie, ale to chyba nie wiem, czy będę w stanie tyle żyć, co rajd świętokrzyski. Moje wspomnienia z rajdem, to pierwszy rajd to 29 na trasie w ciemno właśnie, tylko że to była trasa numer 3 wtedy, później to ewoluowało w różnych kierunkach.
i pojawiła się na nowo 3 lata temu trasa druga w ciemno, która w zasadzie powstała od samego początku jako coś starego i nowego. Cieszymy się, że przez ten krótki czas byli ci, którzy chcieli zobaczyć, jak jest na tej trasie drugiej w ciemno, i atmosfera była za każdym razem świetna. Wspomnę Drucha Stefana jako kogoś, kogo wspomnę z imienia i nazwiska, Drucha Stefana Derlatkę, świętej pamięci, któremu no, ja wiele zawdzięczam z harcerskiego życia, z rajdowego życia, więc tutaj pamiętajmy o nim. No, jesteśmy przygotowani na rajd we wrześniu. Trasa jest przygotowana. Miejsce jest przygotowane, także zapraszamy na wrzesień. Jak powiedział komendant z lotu, będzie super. Będzie trasa w ciemno. Będzie trasa w ciemno. Dos, me gusta dos. To druga jest super. I ci, którzy nas oglądają, to pozdrawiamy wszystkie nasze patrole, które były na trasie. I dedykujemy piosenkę trasie trzeciej. Czyli Zuchowej. Także do zobaczenia na trasie. Zapraszamy do Nadarzyna. Pozdrawiamy naszą obsługę rajdową, trasową, która nie mogła Bogusie. Też toczyć Bogusie, a nie Weronikę. Czuwaj. Czuwaj. A jaka piosenka jeszcze? No oczywiście Jestem wędrowcem. To jest nasza piosenka. Jestem wędrowcem. Konrad Ćwik, komendant trzeciej trasy Zuchowej rajdu Świętokrzyskiego. To? Widać, tak. Już się właśnie na okoliczność taką zacząłem zapuszczać brodę, bo konwencja miała być jako krasnoludy i takie inne rzeczy, dlatego się przygotowałem, no ale do września myślę, że będzie jeszcze lepiej. Cóż mogę powiedzieć tak naprawdę? Jak parę lat temu druhna Balbina zaproponowała mi, żebym został komendantem trasy Zuchowej, to pomyślałem, że to jest bardzo zły pomysł. Znaczy do tej pory tak myślę, ale wydaje mi się, że chyba jakoś to się zaczęło układać. No, świadczy o tym ponad 120 Zuchów rocznie na trasie, więc myślę, że jest ok. I tak powiem szczerze, nie sądziłem, że będzie mi brakowało tego, że w tym czerwcu nie będę z tymi dzieciakami, z wami uczestnicy drodzy, drogie Zuchy, przebywał przez ten weekend w górach. Ale myślę, że w tym wrześniu naprawdę będzie taki zlot, że ojej. I nadrobimy wszystko i poczujecie przygodę. Karolina wczoraj napisała, że niestety, ale nie będzie mogła z nami się tutaj bawić przy ognisku, więc poprosiła, żebym zastąpił ją w dedykacjach, w tym, żebym coś powiedział. Jakby dała mi taki bilet zaufania, trochę nie wiedząc, co robi, bo wy mnie trochę znacie, Bilonka też, myślałem, że nie zaryzykuję, aczkolwiek jeśli chodzi o dedykację, to za chwilę, natomiast chciałbym ja w imieniu komendantki właśnie trasy czwartej, trasę czwartą bardzo serdecznie pozdrowić, bo to była trasa, która
mnie osobiście przygarnęła wtedy, kiedy potrzebowałem, żeby mnie ktoś przygarnął harcersko. I właśnie na tej trasie spędziłem chyba 2 albo 3 lata. Natomiast nominacje i pozdrowienia ślę do trasy piątej. I w takim razie muszę teraz wybrać coś, bo miały być moi przyjaciele. No właśnie, tu jakby drobna Balbina nam zabrała, Karolina na pewno płacze. Ja nie wiem co teraz, nie? Przepraszam, trójkę, nie widziałem tyle tych kamer dookoła i nie jestem zwyczajny i przez skromność i nieśmiałość też wartałoby kogoś wspomnieć. Oprócz tego, że na trasie mamy kupę fajnych osób, które od wielu lat gdzieś tam się kojarzą z trasą. Wspominam też dawne czasy, kiedy jeszcze przyjeżdżali też ludzie jak Balon, jak Górek, jak trochę kupę ludzi z Łodzi, ale też mamy takie osoby, które wcześniej mi się kojarzą z rajdem. To była taka osoba, wspominając też, że taki zlot ma być ładny. Był taki druk Patemisz u nas w Chówcu. My zawsze uwaliśmy na niego wujek, był to druk Bernaciak, który mi się też przede wszystkim kojarzy z tym, że ja bardzo często zdarzało mi się tak, że byłem z nim na obozach. Bardzo też, tak z początkiem mojego rajdu, bycia komendantem, to też takie było duże wsparcie drucha Jurka Bernaciaka. To też wartałoby go wspomnieć, a jako, że ta piosenka była dedykowana Stary Trump, to chciałem tak troszeczkę powiedzieć, że no, oprócz tego, że u nas są, też jest trochę osób taki, w takim wieku, jakby to powiedzieć, harcerskim, typowo zaawansowanym, to jest też, jesteśmy młodzi duchem, dlatego jakby kierując piosenkę dla kolejnej trasy, oczywiście 6 z kolei, to ja bym zaproponował plastelinę, żeby tak zrównoważyć tego Starego Trumpa. Żeby też, to też było bardzo miło i fajnie. Z niewidzialnej plasteliny, a dla taty krawat kwiatkę. Z niewidzialnej plasteliny, laj, laj, laj. La, 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 laj, laj, laj. La, 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 laj, laj. La, 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 laj, laj. Czuwaj, podharcmistrz Paweł Szypulski, komendant trasy 6 pokoleniowej. Jest to taki dziwny twór, który powstał jakiś czas temu ponownie. Jest to trasa dla tych wszystkich, którzy zawsze mają jakąś wymówkę, że nie mogą przyjść na ten rajd z tego powodu, bo już są za starzy, jeszcze są za młodzi, już nie są harcerzami albo należą do zupełnie innego związku harcerskiego i im się wydaje, że też nie powinni się pojawić na tym rajdzie. I to jest błąd. Powinni się przestać szukać wymówek. I serdecznie Was wszystkich zapraszam na kolejny rajd, być może do mnie na trasę. A piosenkę chciałbym dedykować na ręce druhny Małgorzaty Szlaskiej, która dzisiaj będzie chyba reprezentować trasę 7. Jako będzie Weroniką. Zostańcie ze mną, przecież wszystko to, co miałem, oddałem Wam. Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu jestem sam. Znów spóźniłem się na pociąg i odjechał już. Tylko jedną bliski koniec zamajaczył mi. Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną. Czuwaj, przewodnik Weronika Gozdur. Trochę zmieniłam wygląd, chyba na gorszy, no ale nieważne. Słuchajcie, 7 trasa to trasa zabawy, przygody, szaleństwa. Trasa, której też kiedyś byłam komendantką, ale też trasa bardzo mocno związana z ruchem drużyn jędrusiowych, ponieważ też na tej trasie jest Puchar Jędrusiowy. Ja chciałam wspomnieć o człowieku, którego już nie ma z nami też, no takie to
chwilę, że przypominamy o druhu Janku Gałuszce, czyli naszym mizernym, który zawsze, kiedy mógł, na zlocie rajdu świętokrzyskiego był. I słuchajcie, czasem nawet w takich sytuacjach, gdzie nie spodziewaliśmy się, nie wiedzieliśmy, że czy będzie, czy nie będzie, ale on się jak pojawiał jak bumerang, wracał, przyjeżdżał, wyjeżdżał. Ja pamiętam, że mieliśmy takie sytuacje, że musieliśmy go pilnować, ponieważ mizerny to był taki człowiek, który na przykład wręczał puchar, zawijał się i mówi, że on to już jedzie do domu i gdzieś go tam łapaliśmy na jakimś przystanku, bo mówiliśmy, że druhu, jeszcze trzeba zjeść, trzeba z ludźmi porozmawiać, a tak, a to dobrze, to się wrócę. Kiedyś nam uciekł i córka dzwoniła do nas, mówi, słuchajcie, nie wiecie, gdzie jest Janek? Bo jeszcze nie dotarł do domu. Okazało się, że stał gdzieś na dworcu, jechał pociąg na przykład, nie wiem, do Kalisza, to on wsiadał, jechał do Kalisza. Nie wiem, czy jest pociąg w ogóle do Kalisza, no ale... Ale taki to był człowiek, wnosił bardzo wiele optymizmu i takiej pozytywnej miłości do ojczyzny, jak ja to mówię. Czyli takiego pozytywnego patriotyzmu, uczył nas bardzo wielu rzeczy, ważnych rzeczy. Ale też bardzo bym chciała, żebyście o tym pamiętali. Trasa senioralna, prawda? Szwagier Mirosław, kierownik tej trasy, harcerz drużyny imieniem księdza Stanisława Brzuski z roku 1956. Jestem w tej chwili ja i tu kolega, tym, który uczestniczył w pierwszym rajdzie harcerskim. Teraz tak patrzę, 62 lata. Na naszej trasie wśród uczestników no, spotyka się ludzi, prawda, wiekowych, którzy mają ponad 90 lat nawet. No ja jestem troszkę młodszy. Dlatego trasa ta jest pieszo, nazywa się pieszo-autokarowa. Góry Świętokrzyskie mamy jak gdyby tu obeszliśmy już, prawda, przez tyle lat poszczególne te trasy. Dlatego sięgnęliśmy teraz do Sandomierza. Będziemy zwiedzać podziemia sandomierskie, a następnie tu, prawda, Golgotę i stąd właśnie pieszo przejdziemy na lot do Brodu. Gros, promocja rajdu. Druhny i druhowie, w ramach akcji Świętuch Online trwa właśnie rywalizacja kilometrowa w aplikacji Endomondo. Na ten moment 113 uczestników uzbierało już ponad 1500 kilometrów po całej Polsce. Dla 100 najaktywniejszych uczestników jest przewidziana nagroda od komendanta Chorągiewi Kieleckiej, harcmistrza Tomasza Reimera. Do rywalizacji można dołączyć w każdym momencie. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej rajdu. A następną piosenkę chciałabym dedykować zastępcy komendantki rajdu, podharcmistrzowi Jackowi Ołowiakowi, a piosenkę możesz sobie wybrać sam. Thank you.
To jeszcze raz Czuwaj, podkarczmistrz Jacek Łowek, zastępca komendantki rajdu. No co robi zastępca, to chyba wszystko jasne, czyli jak tylko nie ma na horyzoncie komendantki, to trzeba przychodzić do mnie, nie zawracać jej głowy, nie szukać, nie przeszkadzać. Wtedy robisz co chcesz. Tak, wtedy ja robię co chcę, wtedy wydaje mi się, że rządzę, mam taką pozorną władzę. Natomiast jeśli chodzi o jakby pozdrowienia, dedykacje, nominacje i challenge, to akurat chciałbym złamać trochę zasady, no, chociaż nie do końca, bo to już było, dwóm osobom chciałbym złożyć takie dedykacje. Przede wszystkim komendantce rajdu, podharcmistrz Ilonie Traczyk, ale też osobie, która nie może tutaj z nami dzisiaj być, a przez ostatnie lata bardzo mocno mi pomagała, kwatermistrzowi Adrianowi Gorzkowskiemu, podharcmistrzowi, także to też dla niego podziękowania i dedykacje. Co ja mam wybrać teraz dla Druchny? Coś ładnego. Krajkę? Tak? To może ja bym Druchnie dedykował krajkę. Czyje urodziny dzisiaj są? Może jakiś mały torcik sprawi, że czyjaś smutna twarz rozjaśni nagle się. Zobacz no, czyje urodziny dzisiaj są? I dziecinny jakiś w głowie uszym. Może komuś wielką frajdę sprawisz tym. Wszystkiego najlepszego, Torpeda! Druhny i Druhowie, koncert życzeń zatoczył krąg i koncert życzeń wrócił na moje ręce. Ja dziękuję w imieniu swoim i Adriana Koszkowskiego Ucha za dedykację. I ostatnią piosenkę tego ogniska chciałabym dedykować dla tych, którzy zawsze z nami byli, a teraz w tym niebieskim patrolu, na tej niebieskiej trasie, patrzą na nas z góry i trzymają ręce za to, żebyśmy we wrześniu się spotkali i czuwają nad nami. A dedykuję tę piosenkę na ręce Drucha kwatermistrza Tomasza Ślaskiego, żeby dbał o to, żeby niczego im tam na tym rajdzie niebieskim nie brakowało. Czuwajcie! Druhny i Druhowie, pozdrawiamy was, tych wszystkich, którzy na szlakach, tych, którzy wędrują na terenie całej Polski, tych, którzy nas oglądają, tych, którzy tęsknią za rajdem. Pozdrawiamy wszystkich, wszystkie pokolenia Świętucha. Jesteśmy z wami, rajd idzie. A teraz żegnamy się już naszym ogniskiem. Żegnamy się z wami do września, a we wrześniu spotkamy się na rajdzie, na szlakach, na zlocie. Twoje słowo dane było zawsze dotrzymane. Zuchowi Druh, nie Druh, hasło znaj, czuj Duch. Czuwaj! Czuwaj!